Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie i witam się z Wami, jest godzina 12.11 i ja mam dzisiaj po prostu totalną niemoc. Ja dzisiaj totalnie mam niemoc i tak się zbieram, słuchajcie, już od 2 godzin, żeby rozpocząć tego vloga i nie mogę. I cały czas coś i siadam na sofie, włączam sobie coś tam na YouTube, wkręcam się i sobie myślę, nie, dobrze, jeszcze... Za pół godziny wystarczy, ale nie wystarczy, bo to się komuś może wydawać, że pół godziny film czy 20-minutowy to jest pikuś, a to jest cały dzień pracy, cały dzień nagrywania, potem montowania i vlogmasy pojawiają się codziennie, więc no jest tej pracy przy tym sporo. Więc ja dzisiaj znów siedzę sobie, słuchajcie, w domku. No i jak widzieliście wczoraj, stało się coś, czego się bardzo obawiałam, że miałam problem z wyjazdem tutaj pod dom. No i co się wczoraj wydarzyło? Wydarzyło się to, że ja się wczoraj bardzo mocno zestresowałam w tym momencie, kiedy wyjeżdżałam. A jak ja się tak mocno zestresuję, to przestaję myśleć i panikuję w samochodzie. Ale dzisiaj, jak to na spokojnie analizuję, to mimo wszystko jestem dumna, bo kiedyś w takiej sytuacji nakrzyczałabym na Maćka, zaciągła ręczny, wysiadła, popłakałabym się i powiedziałabym, że już nigdy więcej nie wsiądę do samochodu. A tym razem jest trochę inaczej i dzisiaj od rana mam taką wewnętrzną rozkminę, bo bardzo się cieszę, że ja zmieniłam swój mindset, że ja zupełnie inaczej w tym momencie myślę, niż myślałabym kiedyś w tej sytuacji. I chodzi mi generalnie o to, że ja dzisiaj rano usiadłam i generalnie dzisiaj miałam w planie pojechać sobie z przyjaciółką do Andrychowa, do galerii, kupić kilka rzeczy, bo kilka rzeczy takich z chemii mi się pokończyło i tak dalej. I wczoraj napisałam, że rezygnuję, bo boję się, że nie wyjadę pod dom po prostu. No i dzisiaj sobie po prostu zdałam sprawę, kochani, z tego, że ja zamiast się zamykać właśnie, że ja nie będę jeździć, ja nic nie muszę. Ja chcę poćwiczyć tą jazdę tak, żeby wyjeżdżać pod tą górę. I byłoby super, gdybym miała napęd na 4 koła, a jakże, ale nie mam. A wyjeżdżać muszę. No i nie chcę się tutaj unieruchomić, bo ja mieszkam naprawdę w miejscu, mimo tego, że ja mam tutaj główną drogę, to mieszkam w miejscu, gdzie bez samochodu jest straszna bieda. Tak jakby nie da się nigdzie dojechać za bardzo. Dojść na przystanek autobusowy, to trzeba po prostu przechodzić przez taki lasek, w ogóle nie ma tam chodnika, nic, jeszcze jest stromo, a jest zima, więc to jest praktycznie dla mnie nierealne, więc jest możliwość jazdy z tego miejsca tylko samochodem. No i doszłam do wniosku, że jeżeli jutro pojadę, bo jutro mam zamiar pojechać na zakupy, to poczekam na Macieja, aż wróci z pracy, pojedziemy razem, i ja znów spróbuję. I to jest moja zmiana mindsetu. To jest totalna moja zmiana mindsetu, bo mówię, jeszcze jakiś czas temu ja bym powiedziała, nie, w ogóle nie ma takiej opcji, potem znów nie jeździłabym całą zimę, na wiosnę byłby problem, bo dawno nie jeździłam i pewnie bym znów nie jeździła, ale ja chcę jeździć. Ja nie chcę się tutaj unieruchomić, bo najłatwiej jest powiedzieć i się poddać, powiedzieć nie. A ja stwierdziłam, że ja chcę się nauczyć po prostu tu wyjeżdżać i myślę, że po prostu muszę obrać jakąś taktykę, metodę i to na pewno się uda, bo tak ma być, bo tak musi być, słuchajcie. Więc ja się na pewno nie poddam, będę próbować i tak jak mówię, będę próbować już jutro, ale dzisiaj jeszcze właśnie rano miałam takie rozkminy na ten temat. No i inaczej już sobie po prostu dzisiaj zaplanowałam ten dzień, więc się dzisiaj nigdzie nie będę ruszać. I spędzę ten dzień naprawdę tak slow motion. Tak się troszeczkę dzisiaj chcę prześlizgnąć, kochani, przez ten dzień. I chcę tak troszeczkę dzisiaj właśnie sobie spowolnić. Więc jeżeli ten vlogmas będzie taki, wiecie, lekko, to wybaczcie mi.
nie wszystkie będą takie, że się będzie wiele w nich działo. I dzisiaj się właśnie zastanawiam, jak ten dzień dzisiejszy ugryźć, ale pomyślałam, że w pierwszej kolejności będę chciała ogarnąć sobie szafę, mimo tego, że ja zmieniłam garderobę z, wiadomo, letniej na zimową, to w mojej szafie są jeszcze takie typowo jesienne elementy, czyli jakieś takie kurtki jesienne, katany. Ja w tym i tak teraz nie będę chodzić, a zajmuje mi to miejsce, dlatego że swetry zajmują dużo miejsca i ja po prostu już nie utrzymuję tego porządku, bo wciskam te swetry po prostu, gdzie mam miejsce, no i robi się chaos i bałagan, więc pewnie pierwsze, co dzisiaj zrobię, to chcę ogarnąć tą szafę, wynieść na strych te rzeczy typowo takie jesienne, z których teraz nie korzystam, a potem zobaczymy, jak się ten dzień rozwinie. Wygodnie jest pieskowi? Wygodnie? Patrzcie, w jakiej on pozycji leży. Niewiarygodne. Co, patrzysz, czy tam są sarenki? Dzisiaj były sarenki pod domem, no i zażarły tuje. A ty nic nie słyszałeś, a taki jesteś obronny pies. Jak tylko dziadka widzisz, to już tak szczekasz, a sarenki to nie wyczujesz. Jak to jest? Jak to jest? Wyciągam sobie, moi kochani, kolczyki, bo mam tutaj, o, tu jest jeszcze jakaś zawieszka do naszyjnika, ale tłumaczę Wam już, o co chodzi. Wyciągam sobie kolczyki i zaraz je spróbuję wsadzić do uszu. To są moje kolczyki ślubne, nausznice. Ja marzyłam o tym, żeby mieć nausznice na własnym ślubie i w aparcie właśnie udało mi się kupić takie bardzo ładne nausznice, ale jest problem tego typu, że ja nie mogę nosić kolczyków, bo zaczęło mnie uczulać. I jak kiedyś mogłam nosić w uszach dosłownie wszystko, nawet badziewie za 2 zł, tak w tym momencie, a raczej jakiś czas temu, okazało się, że ja do tych uszu nie mogę wsadzić totalnie nic, bo problem jest tego typu, że mi te uszy zaraz pulsują. Jedynie reaguję dobrze na złoto, ale nie mam złotych kolczyków. Włożyłam srebro, poczekam chwilkę, i zobaczymy, kochani, co się wydarzy, bo ja bym... Kolczyki to jest jeden z elementów biżuterii, które ja zawsze lubiłam najbardziej i nosiłam najczęściej i najwięcej. O, pytanie, o nie, nie zarosła. A od kilku lat nie noszę po prostu tych kolczyków, bo no nie dałam rady. No i pytanie, czy dalej tak będzie. No dobra, zobaczymy. Nie ściskam już tych uszu, zostawimy na chwilę i się okaże. No piękne są te nausznice. Bardzo bym chciała, żeby się okazało, że ja mogę nosić, kolczyki, bo bardzo chętnie bym chciała nosić i te, i inne. Więc na chwilę zostawiam w uszach i zobaczymy, co się będzie działo. Zaraz Wam pokażę, o czym mówię. To są rzeczy, w których ja i tak teraz nie będę chodzić, a zajmują mi jakąś 1/4 szafy, więc te rzeczy bym chciała schować. No i myślę, że w tych marynarkach też teraz nie będę chodzić, ale nie wiem, czy ja mam je gdzie schować, bo to będzie mi łatwiej złożyć, a tego nie chcę tak mocno wygnieść, więc to może zostanie. No i to są już potem rzeczy, które ja teraz noszę. O nie, jeszcze tą sukienkę można schować, oczywiście moją letnią, bo sobie ją zostawiłam, jak jeszcze były ciepłe dni, ale no wiadomo, nie chodzę w niej już teraz w tym momencie. No i to jest to, o czym mówię, nie? Że wciskam po prostu swetry, o, tu są przy spodniach, gdzie się da, no bo nie mam na nie miejsca, więc ja myślę, że jak się tu troszeczkę zwolni przestrzeni, no to będzie lepiej. Puszczę frania. Chcesz iść do babci? Proszę bardzo. Proszę bardzo, uciekaj. Moje pół szafy generalnie wygląda tak, no widzicie. Swetry, 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 swetry. Jakoś to trzeba ogarnąć, więc biorę się do roboty. Nie wiem, chyba nic z tego nie będzie, bo już zaczynają mnie te uszy mocno w środku szczypać. No i teraz nie wiem, co mam zrobić, czy je już wyciągać, czy to po prostu szczypanie trzeba przeczekać jakoś i będzie dobrze. Nie wiem, co mam zrobić. Słuchajcie, chyba podtrzymam je jeszcze tak maksymalnie 5-10 minut, chyba że to będzie nie do wytrzymania. Tak bardzo chciałam nosić kolczyki znowu. Zastanawiałam się, co mi tak chrupie pod drzwiami i się okazało, że po prostu Franuś przyniósł sobie obiadek na dół. Musisz na dywanie? Serio? Na moim wełnianym dywanie?
udało mi się odzyskać tyle wieszaków, więc myślę, że jest ok. I się zastanawiam, co tu powiesić, które swetry, żeby, wiecie, swetry jak wiszą, to też nie jest zbyt dobrze, bo potem się uciągają, więc sprawdzę, które mogłabym tutaj powiesić i trochę odciążyć właśnie tą część. Gotowe. Nie trwało to zbyt długo. Było to nawet całkiem przyjemne. Można by rzec, że oczyszczające. No wiecie, można by się było przyczepić, że beże powinny być przy beżach, a szarości przy szarościach, ale kto by tam z tego strzelał? Oczywiście spodnie, w których chodzę najczęściej, są na wierzchu, pod koszulki, pod swetry, tutaj jakieś takie opięte mini golfiki. Z tyłu jest trochę sekcji letniej, ale ona tam nikomu nie przeszkadza, bo ja w okresie zimowym nie mam jakichś t-shirtów i tak dalej. Zostawiłam tu dosłownie 3 sztuki, czyli t-shirt, który dostałam od Macieja, t-shirt w paseczki i czarny, klasyczny t-shirt. Resztę wszystko poskładałam. Są tu oczywiście bluzy, jakieś sekcja moich sukienek wyjściowych, no to jest aż tyle. Szaleństwo, istne szaleństwo. No i gdzie tu jest ta żeńska energia? Nie no, sukienki to jest rzecz, na którą ja będę chciała mocniej postawić w kolejnych sezonach. Spódniczki jakieś właśnie tutaj skórzane spodenki. Zostawiłam te marynarki i zostawiłam trencze, bo nie chcę ich wygiąć za bardzo w pudle. No i tutaj doszły właśnie sweterki świąteczne. No i zostały mi jeszcze 4 wieszaki, ale wiem, że jeszcze jakieś rzeczy mam na pewno w praniu, więc będzie jak znalazł. No koszule oczywiście muszą wisieć, więc to jest gotowe. Sekcja po domu, sekcja treningowa, no i swetrowa. I teraz fajnie, bo tak, tam z tyłu nie mam już nic, bo tam były swetry wcześniej, a teraz tam nie ma nic i wszystko widzę. A tutaj, no nie widzę tylko tutaj, o, dosłownie kilku, ale też widzę, że mam właśnie te 2, które dostałam ostatnio od siostry. No i te muszą być poskładane, bo one się dosyć mocno, pamiętam, uciągały mi na wieszakach, więc zostają właśnie tutaj. Więc myślę, że misja szafa została zakończona na dzień dzisiejszy. Jestem usatysfakcjonowana z tego efektu, który powstał. Ja też tu mam, wiecie, i zimowe buty, i wiosenne, i letnie, ale tak sobie przerzedziłam tą szafę, że większość rzeczy mi się w ten sposób mieści. Są tu też worki do pakowania na Vinted, no i jedna paczka, którą ostatnio pani zrezygnowała w ostatniej chwili. No ale trudno, rzecz dalej jest wystawiona na Vinted. No i teraz pora na to, ja to poskładam i wyniosę sobie na strych. Robię kolczykowy update. Ucho nie jest czerwone. Troszkę przestało piec. Piecze tylko troszkę. Czyli, kochani, jest nadzieja, że będę mogła nosić kolczyki. Ciekawe, jak będzie z takimi, wiecie, nie srebrnymi, tylko takim sklepowym badziewiem. Muszę kupić takie badziewie, wsadzić do ucha i zobaczyć, ale się cieszę. Jak ostatnio dekorowałam dom na święta, pokazywałam Wam ten wieniec, który mam i ja nie jestem z niego do końca zadowolona, bo nie wiem, czy Wy to widzicie, ale on ma taki bardzo mocno ciemny kolor, bardzo mocno. Tutaj jest nawet jaśniejszy, ale na żywo on wygląda no jak czarny, słuchajcie. Jest bardzo ciemny, bardzo ciemny. Tutaj tego tak nie widać, to wygląda ładnie. Ja miałam na nim zawinięte światełka, oczywiście światełka na baterię to jest totalny shit, no nie działa, ale nie będę ich odwijać, po prostu wymienię baterię i na chwilę pewnie pochodzi, no ale nie ma innej opcji na takim wianku. No i pomyślałam, że, to znaczy pomyślałam, jedna z Was podpowiedziała mi, żeby po prostu go rozjaśnić jakimiś jaśniejszymi gałązkami, ewentualnie czerwienią. I ja nie chciałam znów kupować różnych rzeczy i znalazłam kilka rzeczy z poprzednich sezonów. Jedynie jeżeli chodzi o czerwień, to mam to i mam taką tą wstążkę taką atłasową, ale znalazłam eukaliptus z Ikea i znalazłam takie
gałązeczki. No i myślę, że one mogą fajnie wyglądać. Mam tu jeszcze takie złote, srebrne, z brokatem gałęzie. Mam też jakieś tutaj liście, jakieś kwiaty. No, pokombinuję. Może uda się z tego zrobić coś ciekawego. Tu mam jeszcze jakieś takie, o, złote bombki. Kto wie? Dobra, próbuję. Czemu nie? I wiecie, szkoda mi tego wianka z tego względu, że on nie był tani, on ponad 100 kosztował. No i chciałabym z niego korzystać, a no tak sam sotę mi się nie podoba. Ej, myślę, że wyszedł całkiem fajny. Słuchajcie, z tego, co tutaj miałam, zajęło mi to jakieś 10 minut. Ej, no naprawdę, świetna robota moim zdaniem. I ta kokardka robi dużo. I teraz, wiecie co, jak tą kokardkę zrobiłam, to sobie tak pomyślałam, żeby może choinkę w sypialni ozdobić właśnie takimi kokardkami. Może będzie fajnie. Spróbuję. A ten wianek poszukam haczyka, może uda mi się znaleźć takiego do łatwego montażu i powieszę nad łóżkiem. No myślę, kochani, że on zawiśnie właśnie tutaj nad łóżkiem. Tutaj będzie ładnie tutaj wyglądał. Ale co się okazało, nie mam ani haczyka takiego do łatwego montażu, ani baterii do lampek, więc zadzwonię do Macieja, żeby kupił i powieszę to, jak on wróci, czyli wieczorkiem, ale myślę, że będzie tutaj bardzo ładnie wyglądał. Chwilowo oparłam go właśnie tutaj, gdzie był przedtem, a potem go właśnie przywieszę troszeczkę wyżej. Ej, podoba mi się ten pomysł. Całkiem fajnie. W sypialni również zapaliłam lampki na choince, a co? Dlaczego nie? W czasie grudniowym choinka powinna świecić się od rana do rana, do nocy. Dobra, ja tą wstążkę, słuchajcie, spróbuję zrobić kilka kokardek i przywiązać je tutaj na choinkę. Pierwsze zrobię kokardki, a potem je tu będę układać. Ej, całkiem fajnie to wygląda. Widziałam zresztą, że te kokardki w tym roku są mega modne. Pozwiązywałam właśnie kilka sztuk, dosłownie kilka. I jaki fajny efekt w ogóle. Super, jestem mega zadowolona z tego efektu. No i jeszcze dojdą potem, jeszcze dojdzie wianuszek, światełka. Och, jak czasem fajnie zrobić coś z niczego. Słuchajcie, minęło jakieś 2 godziny, myślę tak, 2 godziny, jak założyłam kolczyki i ucho nie jest spuchnięte, nie ropieje, nie szczypie. To jest po prostu, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, nawet nie macie pojęcia, jak ja się cieszę, dlatego że kolczyki, tak jak mówię, to był dla mnie taki najfajniejszy element biżuteryjny i odebranie możliwości noszenia mi kolczyków
było po prostu czymś strasznym, czymś strasznym. No i teraz, kochani, jest nadzieja, że będę mogła te kolczyki, kochani, nosić i ja się tak cieszę. No i pora na chwilę odpoczynku. Dzisiaj potrzebuję go wyjątkowo mocno. Mam dzisiaj jakiś taki totalny spadek energii, więc dzisiaj kawka nie w świątecznej filiżance, a w filiżance z Franusiem. Na stopach ciastkowe skarpety, a na ekranie świąteczne odcinki Virgin River. Bardzo lubię ten serial i widzę, że wskoczyły na Netflixa właśnie te świąteczne odcinki, więc kaweczka, kończymy kaweczkę. Przeczytałam 10 stron książki, teraz filmik. Ja ostatnio tak właśnie czytam książki, tu 10 stron, tu 10 stron i za chwilę książki nie ma. Włączam, odpalam, odpalam. Tak się nie mogę nacieszyć tymi swoimi karczochami, no super są, a jeszcze jest mi o tyle milej, że dzisiaj znajomy, który kupił ode mnie bombki jakieś 8 lat temu, co roku ubiera choinkę właśnie w moje bombki i co roku mnie oznacza, dodając zdjęcie swojej choinki. I to jest takie miłe. Bardzo, bardzo, bardzo jestem mu wdzięczna. Dzięki, Kamil, jeżeli to oglądasz. Nie wiem, czy oglądasz. Chyba nie oglądasz. Ale gdyby kiedyś, także naprawdę super. I to jest bardzo miłe, że moje bombki komuś towarzyszą i sprawiają radość w święta. Miło, że będziesz mieć rodzica. Wczoraj zrobiliśmy z Maćkiem zakupy i kupiliśmy wszystkie składniki na sałatkę z tym makaronem ryżowym orzo. Jest kurczaczek, on jest doprawiony tylko ostrą papryką, słodką, pieprz, sól. Mam też paprykę, ogórka, kukurydzę, oczywiście majonez i jogurt naturalny. Nie mam cebulki czerwonej, ale myślę, że się obejdziemy, więc to wrzucam na patelnię. Makaron już ostygł i potem doprawię to pieprzem, czosnkiem jeszcze i solą i myślę, że będzie pycha. Kochani, herbatka owocowa. Ostatnio byłam w sklepie kolonialnym i ja tam uwielbiam kupować kawę, herbatę. No i kupiłam owocową herbatkę. I ja Wam nie powiem, co tu jest, bo tu było chyba z 15 składników. Ale pachnie obłędnie i to jest taka typowo owocowa mieszanka zimowa. Pachnie przecudnie. Też są goździki, anyż, cynamon, kardamon, czerwony pieprz. No pachnie po prostu, pachnie obłędnie. No i kochani, sałatka. Dzisiaj zrobiłam sobie dobrze kulinarnie. Sałatka jest. I ja myślę, że ta sałatka, kochani, to jest świetna alternatywa dla zwykłej jarzynowej sałatki.
Na święta niekoniecznie trzeba dodawać mięso, jeżeli ktoś trzyma się faktycznie tych postnych potraw, to przecież nie trzeba dodawać kurczaka. Można sobie dodać ser halloumi przysmażony, też świetnie pasuje, więc jak najbardziej. Więc ja zaczynam jeść. Najbardziej lubię, jak rzucę takiego jeszcze w pół ciepłego kurczaczka. Obłęd. Więc ja sobie, jest 17 i włączam sobie jakiś świąteczny filmik. Bo dzisiaj jestem sama w domu do wieczora. No spójrzcie na te owocki. Herbatka z farfoclami. Że już jestem w łóżku, poleżałam sobie chwilę, wcześniej obejrzałam film i dzisiaj mam po prostu taką niemoc, że muszę po prostu wziąć prysznic taki otulający i położyć się dzisiaj wcześniej spać, ale jeszcze muszę oczywiście zmontować vlogmas dla Was, no bo musi się pojawić, a jeszcze zanim to chciałam się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie totalnie grudnia, zimy i świąt, czyli zapachu pomarańczy. Święta dla mnie to jest zapach pomarańczy i o rany, kochanie, The Body Shop Spice Orange. Orange, wanilia, cynamon. Pomarańcz, wanilia, cynamon. Boskie. Ja mam te dwa produkty. Mam masło do ciała i mam żel. Obie udało mi się kupić w promce, bo masła kupowałam razem z tym moim ulubionym pumpkin, vanilla pumpkin na promocji 1 plus 1, jedna rzecz za, tam chyba za złotówkę. Chyba jakoś tak, albo druga rzecz za połowę. W każdym razie one wtedy wyszły w połowę ceny. No i teraz w okolicach Black Friday udało mi się upolować właśnie żel pod prysznic z 250 ml. No i ten zapach jest po prostu obłędny. Obłędny. Oj, jak ja dzisiaj będę pachnieć w nocy. Och! Kocham, 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 kocham zapach pomarańczy. Także ja biorę te rzeczy ze sobą, dwie, do łazienki. Biorę ciepły, wręcz gorący prysznic i kładę się dzisiaj wcześniej spać. I kochani, oczywiście, jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj mój kanał, bo widzimy się jutro. Do zobaczenia! Pa, pa!